Cześć, witajcie w trzecim odcinku 106 Maga, ze mną Eastman. Tak. Na wstępie tego materiału chciałbym podziękować za 260 subskrypcji. Jesteście wielcy, nie zmieniajcie się. To jest specjal na to? Tak, nie, specjal będzie jeszcze nagrany. Jak widzicie, no, oporowa akta kukurydza musi być znowu na kanale, co się ostatnio pozmieniało. No, zasialiśmy pole, ja mam trochę więcej pieniędzy niż sąsiad Eastman, bo u mnie była budowa. Boże, budował. Skoczyłem pszenicę, że ją sprzedawałem. Niestety jeszcze nie jest cała skończona. Na ostatnich trzech przejazdach zepsuł się sieczkarnia, kombajn. Potem go naprawimy, jakby co. O. Jak widzicie, tutaj od sąsiada takiego bliższego pożyczyłem przyczepę cynkometa z moim TZ-em będzie latać. Dobra, teraz jedziemy do dalszego takiego sąsiada. Pan tam ma, o, jak widzicie, Esman już mam przygotowany, Esman będzie ZTS-em jeździć i tą forcitką, co nie, Esman? Mhm. Dobra, idziemy do tego sąsiada. Nie wiem, tam, zobaczymy. Esman, jak tam, rzepak już posiadany sąsiad? No, jeden posiadam. Jo, to git. No ciekawe, czy mu nie chodzę na radę z tą przyczepą, po co będzie. O, jak widzicie, tutaj jest kolejne pole rzepaku już posiane. No tych pól rzepaku troszeczkę posianych mamy. Pozwałowano już, więc gitura, gitara, aby gituwa. Dobra. Chyba gdzieś to trzeba zaraz skręcić. Zresztą to tam posprawia wszystko w rozrzutniku, wszystko działa, żeby nie było problemów. Ja, no, smałowany jest. Dobra, on przygotowany jest. Nie ma to jak kolejna seria z reakcją kukurydza. O, ty chyba tu mieszka, czekajcie. Dzień dobry! Czy tu pan ma te usługi? Dobry, ja, dobry, dobry. Dobry. Ło, panie, ale fajne sprzęty, tu siernik, łaki Zetor! Nówka? No, nówka, nówka. O, i jaki fajny sztajer, stary. O, jak będę potrzebował, to się pożyczę. O, ale sieczkarnia, ulala. Widzę, że przyczepa chyba też nowa. No. Dobra. Przyszedł koło nowej można. Dobra, panie, gdzie pan ma tą przyczepę do mnie? Uła! To co, nastawki były jeszcze robione niedawno? No, te drewniane. Panie, pan niech pan uważa. Dobra, to pan już wyjeżdża swoją sieczkarnią, niech pan pojedzie za mną, dobra? Dobra. Ja poczekam chwilę, ja tutaj ten... Ja sobie otworzę... Dobra, mogę już proszę pana jechać? No. Dobrze. Bo tam słyszałem, że pan zatrudnił tutaj jakiegoś pracownika swojego, on tam nie rozumie po polsku, więc nie będzie nam to, no, odzywać, a pan tam wchodzi do mojego MTZ-a, prawda? No, niestety. Panie, jest dobry sprzęt. Nie, nie lubię, nie lubię losować biegów. Dobra. Dobrze, że nie w koło fortuny. O, dobra, Rockstarka się napijemy. Sąsiad, wyjeżdża już! Sąsiad! Idź po mojego MTZ-a, póki jeszcze my tam nie jesteśmy. On tam stoi z tyłu. Bo i tak pierwszy będę jał się ładował, więc zanim ty by ten MTZ już przyjechał. To panie, pan dzwoni, bo nie będzie pan ma to pole. Dobra, panu zaraz powiem. No jedzie! Panie, tutaj pan skręca, gdzie ja widzi mnie pan? No widzę, oddali. Tylko uważajcie, bo to jest sione, nie posione mi. Dobra, przyczepa tak będzie podczepiona. Ty sam wjechałeś sobie. No ale nie, to nie moje i to jest zaorane. No to co, przyczepę mu podczepić na tył? Niech najpierw samą przyczepę pod naładuje. No to tam najlepiej byłoby. No to... No, innej nie mamy. To czekaj, co? Weź sąsiad, odjedź mi tym. Jaki kołem? Ty, ale ci powiem, że zresztą ładnie wygląda, nie? No i go. Niebieski sprzęty? Daj mu. Tak. Czemu ma felgi zielone? No bo takie, to nie moje, ja tak, to nie jest mój zestaw. No bo mu się opony może zepsuć. Panie, cofaj, pip, 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 pip. Bip, 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 bip.
Dobra. Nie zahaczy tego. Jaki kurna, luksus robota pójdzie. Ty teraz się modli, żeby to wszystko działało, bo nie było nic testowane, nie? Dobra, sieciarnia działa. Przepadasz. No, zobaczymy jak długo. Ale kopci. O, panie! Idę do ekologia. Ekologia. Gdzie ekologia? Co pan tak wolno z tym jedzie? Daj tyle, ile fabryka dała. Ile to jedzie? 4. Co? To wiesz, nam co zajmie. Ale mieli ja dobrze. Się... A może sieciarnia jest źle? A odczep przyczepę na chwilę. No. Nie. Nie. To jest wina headeru pewnie. Wiesz, czemu on trzeba ziemię. A weź podnosi mi ten. Weź podnosi i opuszczaj. Czekaj. Nie, nie. Pani, ile już tam na przyczepie mamy? Ej, zrób takie zdjęcie, jak on jedzie, S-man, na minutówki się da. Gdzie to wyłączyć? Co? Tu. S-man. No, tylko nie świeć mi tu. Nie świecę. No, nie świeć, no. No nie świecę. No to git. No to rób zdjęcia, nie patrz na mnie. Panie, ile jest na przyczepie? Tak, 1/4. Dopiero! No. O, panie. No, panie, to ja na kawę idę chyba. No chodź, idziemy ten, obali flaszkę. Dobra, chodź. No pan się tak... Pan tak jedzie po malutku. Może, może jakieś załatwić panu lepszą tą sieciarnię, co? Chodź na panie, to on nie skacze. No, bo on jego ledwo słychać. Pan, weź go tam, no, kurwa, nie mogę. Dobra. Chrusznie, bo uśnę. Czekaj. A! Dobra, pójdź, idziemy. Ale trzepie. Dopiero będzie za chwilę. Kurde, jak wejdzie. Dawaj, dawaj. Może wymienimy. Panie, po tym uważaj. Teraz będzie... wytniemy, co? No, w kolejnym sezonie będę wycinam go. Na jesień. No, ile pan ma procent? Tak, połowa przyczepy jest. No chłopie, to klasa. Daj ten słomę proszę. No Boże. A w sumie, o, jutro jest niedziela, to dłuższy odcinek na swojej. Chłopaki, musimy, wiecie co zrobić na końcu odcinka? Przyczepę musimy obalić. Szkarnia w rowie obalone. No. Pijani traktorzyści? No, pijani traktorzyści już są. No, już są. To jest moc, że się tędzią, nie zatrzyma jak się prasuje? A to nie wiem, co to się sam włącza, to już nie jest mod. No nie ma nic takiego. No nie, nie. Jest! Chyba, że tam ta nie ma sama. Ta, prasa. Panie, ile pan ma? 60. 9? Powiem tyle, że ten header trochę za duży jest. Mało mocy. To co? Zamieniamy? No. Może zapatrzymy. A jaki by tu można było? Ja wiem jaki. No. To co? To pan tu taki szybki transport go zrobi, dobra? No. To pan go wypierdzieli i się zamieni. No bo ten, no to widzi. Bo my tam będziemy chyba do posłanej śmierci. Weź mi, zrobi. Ustaw sklep. No już masz, panie, sklep już pan ma. O Boże, jak znikło, w sekundę. Bo o Boże, sarenka. Bo czekaj, bo ty wziąłeś header, który potrzebny 600 kunia, a ta sieczka ma 400. No co, 200 kunia to prawie by miała. No. Pan wypożycza, mam wyłączyć nagrywanie czy co? No dobra, to się wytnie w nagrywaniu. No nie zapomnij. No że wiesz, że zapomnę. Ma pan. No panie poczepi! Panie, to jest za małe! No właśnie te sieczkanie z takim właśnie jeżdżą. No nie no, tak naprawdę moja wina, bo jest do pobrania, bo osobno kramp, k,
kemper do, jako ten, jako krzyczkarnia taka starsza. No i klasa, pan teraz tak już tak prosto przetnie. Ty kuźwa, to już ma 10 minut odcinka, my tu gówno zrobiliśmy jeszcze. No i co, idzie lepiej? No o matko, jak poszedł. Sąsiad, teraz to szybko i kukurydzy nie ma. No to git. Że pan uważa, bo tu rubie z Marian, Mariacki. Czyli ty pole jest... Musiałby pan tak, jak pan chce tego swojego chłopaka tam dać, to żeby on prosto jechał, wie pan, to my się to potem... To my się zrobimy. Panie, ale zrób pan podwójny ten poprzecznik mu tam. Ile już tam jest? 80%. Łe, dobra. Pan, niech pan zawikę zrobi. Sąsiad! Sąsiad Eastman! No. Ty już chodź tu. No lecę, tylko że muszę radio podgłośnić. Tu ten, bo on już, bo moja przyczepość zaraz będzie pełna. No to kit. No hopie. Gdzie pan pojedzie? No czekaj, ja zawrócę, tamtędy wiadę. O chłopie, nie po sąsiada łące przyszły ja. Nie po siodnym. No. Gdzie po sąsiada łące, ty? No dosłownie. Co pan chce przeciąć? No i nie przetnie się pan, bo jest ten. Dawaj sąsiad do nas. Co ty, pan jeszcze robi po przeciach? Nie. O jak jedzie, panie, ty uważaj sąsiad, ale dorabia ta kukurydza, ci powiem. No. Dobrze, no, sobie tu posypałeś. Jeździć. Co? Dobrze sobie tu posypałeś. No, pie. Tuż ten nawóz. Jest, no. Możesz podjeżdżać. Dobry, jestem. Niech na początku sąsiad podjedzie, ja w trakcie odczepię tą czepę. Ta? Dobra. O kurwa, chuj. Co? Ej! Chciałem sobie ten pomoc zmienić, ale ja też nie zmienił. Ale a ty jak zarobisz, się ją nasypało? O Boże, ja nie podjechałem z ważenia aż do niej. Co to jest za kurwa? O, to też jest dobre. Nie, ty jedziesz. 10. No chłopie, to ma telefon, no. Aaaa! Panie. No już by było po niechlandzie. No. Ale jeszcze nie jest spasany do końca. Byśmy już nową maskę zakładali. Lepiej byśmy już nowych pociągów kupowali. Ubezpieczenia się by pociągów. Jo, to jak jest, to trzeba korzystać, nie? No. Na przykład jak coś, to na wygodę wszystko walimy. Jak tam sąsiad sypie? Nie. No dobra, nie, no dobra. To przykład jak tam, ile już masz? 45. O to ty, to panie, panie kolego, pan już tego swojego ziomka włączy i niech już tym MTZ-em podjeżdżać. Właśnie, właśnie ja próbuję wytłumaczyć. Tak, on nie tak nie chce jechać. Czemu? No tylko przesuwam jeździć. No a tu, no to, no, a tu jest pole pod skosem ogólnie. No to, no to mówiłem, żeby go na prosto przetnij go. A to się dowie, że do końca potem wykosi. No właśnie to bym tak się przeciął, że... Żebyś nie dał rady, tak dokończy, byłoby tyle omijaków zrobione. No to po drugiej stronie go włącz. A właśnie ci mówię, że to czy tak, to on by źle jeździł. O, gada ci głupoty, gdzie jest ta biogazownia? No nie znaczy się. Ona jest tak daleko! Tak, po prostu ty złą stronę, ty złą stronę pojechałeś. Czemu? Bo ty mogłeś od razu w prawo odbić, wtedy w lewo i byś był... Aha, dobra, no to ja jadę, kurą jadę. No dobra, pojeździmy się, trochę poświęcamy miasta, wsi. Dawno nie byliśmy, nie podjeżdżaliśmy. To włączę wam tego pracownika.
Właśnie nie da rady. Jak nie da? Musi dać radę. Już 50 to będzie na biogazowni. Ja no, pieniądze jak jeszcze z tego zarobi, bardziej mi zależy na tym, no. No, na czym mi bardziej zależy? No tym, na kompoście. O Boże, zaraz wypadnę z tego New Hollanda. O ja pierdzie, jak tu wertepy są. Albo zmienia zestaw i tyle. Co? No będę jeździł tamtym. A no ja, dobra, w sumie ja przyjadę, zanim jeszcze załaduję, no dobra, będziemy na... Tam, dobra, będziemy ja usiadę. A on jest pracownika włączy, żeby on pojechał sam tam? A weź zobacz może, no nie mam tutaj tak pojęcia krzywa. We. No na pol na pewno krzywa, a weź go włącz na drodze. No, czy on nie pojedzie? No powinien sam dać radę jechać, tylko nie wiem... Ruch drogowy musisz sobie wyłączyć. No to już wyłączam. To co teraz nagrywamy nie idzie pod timelapse, to tam pójdzie druga część, nie będzie lepsze. To czekajcie, aż zacznę się wysypywać. Ale ty, jaka zarąbistość tu była gazownia w ogóle. Dobra, czekaj. Panie, ta przyczepa jak masz tył sypanie? O, tył, dobra. Naprawdę już walnąłem w coś? No jasne. Kurwa, oczywiście, że tak. Nie był ruch drogowy. Co? Ja przejechałem tak jedną długość i mi to wysypało. Ja pierdzielę. No, trzeba nam. O ja pier... Ty jaki co to jest? Ty gdzie jest ruch drogowy? Radio, dynamiczne, informacje, tryb datonisty, czułość, zmiana kierunku, głośność. Dobra, nie chcę się. I co, Szamszad, jedziesz? No kupimy. A co, tamtego nie da się włączyć? Ale takie dziwne, to znaczy nie będzie no, w tym to po przejeździe tu pełne jest prawie. No i o, bo to masz 16 ton tylko, nie? Poprzecznik i... PNOP. No przydałbyś jeszcze jakiś jeden do tutaj, do tej akcji. Dobra, jedź, co? Dobra, dawaj jeszcze. Chwilę tam. Ale stój. Gdzie to w ogóle jest? Ja zaraz zobaczę na mapie. X-em ma zaznaczony kolor już, nie? Kupiony. Gdzie? No kliknij i gdzie masz fioletowy kolor. Aha, dobra. Jedzie, pieski. Może to jeszcze zostało do koszenia? O! Jarguś! I co, tu nie możesz go na H włączyć? Włącz go na H. On tu zrobił mijaka, ale on go potem poprawi. Włącz go na H. Masz. Ja się pojadę za nim, no. No to wyjdź z niego. Dzięki. Ja nie patrzę. Daj mi kierownika do tego, bo do ZTS-a nie mogę. Do ZTS-a? A to ja sam ci muszę dać, nie? Daj kluczyki! Pff.
Zostawił go na chodzie, ale... Zakluczył go. Drugim kluczem. Ja pier... No, na ten, na guzik. Na pilota. O ja pierdę. Dobra, że was tu nie ma. Zostawiliśmy z baranem. Mówiłem, że mój pracownik taki trochę niekumaty jest. Ty, ale on jest git. No, mądry jest, on jedzie bardzo dobrze. Tak jak on kosi, to kosi. Dobrze, ale dobrze, nie? No i już dobrze. Dobra, także te pole dajemy na akcję kukurydzę, tak nagrywamy, a te drugie będziemy już kosić na timelapse. Dobra, więc... Więc jak wam idzie jazda? No, nie jest lekka. Mam nadzieję, że jesteście. O chuj, tu już jest. A ja do skrzyżowania dopiero dojeżdżę. No spokojnie, mam dopiero 40%. To jest koło losujące, jaki bieg wybijesz. Mówię, losujesz. Losuję. To ja nie patrzę, jak on tam do kukurydzy wjeżdża, tak? Może całą kukurydzę nie pognie. No nienormalny. Czy ci pojebało? Pojebało. Ty albo masz... Ty! Panie Oskar! No. Ty, pan ma takiego mądrego pracownika, nie chce pan mi go pożyczyć? Ty, on jedzie idealnie, jak powinien jechać. No tak to kosi. Może zrozumiał. No, no umiem. A skąd on jest? Się zaczyna na U. Już sobie resztę domyśl. No, mogli się go od razu włączyć, bo on bardzo mądry jest. Dobry nauczyciel. Teraz tylko, co teraz on zrobi? Czy on będzie zawracać? Nie, dobrze, dobrze jest, dobra. To potem się doczeka, to się. Tu zawrócę. Dobra. Panie, czekaj pan! Gdzie pan się tak spieszy? Dobra. Panie, a pan dużo robi usług w roku? No dość dużo. No, to na kolejny rok, nie wiem, sąsza się jedziesz kukurydzę? Co? Sąsza się jedziesz kukurydzę na następny rok, czy nie? Tylko można nie można następny rok może będę miał swój odwóz jeszcze. Ta? No. To na czterech może. Ten komet będzie jeździł, te dwa. I jak jest pan otwarty. Dobra, jak wam jedzie? Jedzie ktoś was z powrotem? Ja wyjadę z wygazowni. Dobra, bo ja już mam 90%, więc ale idealnie się wyrabiamy. Dobra, ja się jeszcze odwrócę, bo ja się trochę wezmę. Ty, to ja nawet już nie jadę, tylko tu zostanę i sobie dogram to. Patrz, jak on dobrze kosi. O, idziesz jeszcze? Tak. Może zrobić zdjęcie szybko, jak ja jadę. Czekaj, bo musimy rurę. Czekaj. Dobra. Masz? No. Dobra, to już dawaj, bo ja jestem pełny. Dobra, pana. Mam wejść na chwilę, żeby zrobić zdjęcie? No. To daj. O, a zważam, ja wysłać tu zdjęcie na Discordzie. Tylko muszę zaraz zrobić, bo będzie po to. Dobra. Mam jechać z nim? To masz, jedź, ja się sobie trochę pokameruję. Panie, a dobra, no to wszystkie trzy zostały tu przyjadą. Jedź. Dobra,
Na koniec takie jeszcze trafiło. Ja tam wejdę do szczekarni. W ogóle ta szczekarnia ma zarąbiste, bo ona tak mi da rurę, nie? No ma, ma, fajną, no. Panie, panie, panie kolego, mógłbym na chwilę kombajnem pojść na polu? Mam tam licencję. Jak pan potrafi, to ja. Ta, mam licencję, dostałem. Na BMW możesz też jeździć jak coś. O, pierdyką też we mnie no, nie musisz. No tylko uprawnienia na koszenie trzeba mi się ogólnie. A, u siebie można. Właśnie. No ale panie, sąsiad, jak ty tam stoisz? Zaraz mi urwiesz coś. Wiem co ma za kombinację. Ty, a masz zrobionego z ZTS-a? Nie. No dobra, to mu zrobili. Kuś! Ty, ja wiem co myśmy nie zrobili, chłopaki. Dobra, na kolejnym polu się to zrobi. Ten zakiszacz mogliśmy sobie dać. Wspomniałem o nim. Ale nic nie mówił, to nie tankowałem. No dobra, dobra, to moja wina. Nie, tam do pana nic nie mam. Ile ten zakiszacz w ogóle daje? Nie zmienia. No już więcej sypie. Ci sypie. A pan powie, ma zarobić tą kamerę na tą sieczkarnię, w sensie, że tam rurą widzieć jak się na sąsiedzi, jak na sypie. Ale na tego. Kamerę widać. No, no sorry, popatrz. Widać, widać. Ty panie, wiedzę, ile ty masz? Ma. Panie, jedź pan już na te drugie pole. Ja nie wiem, gdzie on jest. No to pan, no to pan spadzi na mapie. No to moje jest. No ty... Dawaj, 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 no, dawaj. Chłopie, to za nim biegu zmienię. No trzeba losować. Na kolejną fortunę. Dobra, ostatni, cześć. Ile ty masz? No Boże, jak jedzie przy rowie, to coś robu nie urwi. A teraz na... Kogo pole mam jechać? Na... No moje, sąsiad nie ma. Sąsiad później! Jak nie, no mam. Masz kukurydzę? No. No to idziemy do ciebie. Tak po co zostawiasz wios? Także w tym odcinku był ze mną sąsiad Jorguś. Tak. Ten... No, kierowca ciężkarni. No. No i jego pracownik, ale on się nie będzie lepiej odzywał, bo się ludzi przestraszy. Także życzę wam miłej niedzieli, zostawcie łapkę w górę i suba. Taki trochę dziwna kukurydza, bo szybko poszła. Dłużej zajęło jazda tu niż to koszenie. Ale w kolejnym zapraszam, już będzie tajna z drugiego pola i również na TikToku będzie. Także zostawcie łapkę, suba i wbijajcie na Discorda. Elo! Cześć. No i coś żeś panie narobił, sieczkarnię że obalił, panie! Ja pierdzielę, no panie, jeszcze tylko panie. Brakuje tylko tego. Obalone ciągi, nie, bo sieczkarnia robi źle, że co? Ja pierdzielę, chopie rury, że zatko, cynek. Tu woda kiedyś szła. I co teraz, jak wykosimy kolejne pole? Nie, no synek do domu idziesz, nie? Sąsiad, chodź tu szybko zrobić zdjęcie, to się dano miniaturki, będą wyświetlenia, chodź. Szybko, patrz co on zrobi. Hamuj się. No patrz co on z nią zrobi, wypierdzieli ją tutaj jak... No tu na tym polu. Nie wiem co jeszcze. No gdzie ty jesteś? No na tym pierwszym. Obok twojej gospy. O. No patrz jak on ją obalił, no zrób zdjęcie tego, bo to już jest ten. No to już jest hit, nie? Nie panie, ty nie skacz po nich, chcesz żeby cię zabiła? Więcej sąsiadów już nie ma. No ja nie świecę. Weź się nie świeci tu. Co tu się świeci? Kto tu świeci się? No zrób kij, żeby było na miniaturkę. Tak, no. No nie no. Jak skoczyłeś przede mną. Dobra, możemy już... Tak. Nie no. Także timeless może... O, bo... Ja pierdolę. No i... Nie. Jebła. Także bonus wydaje mi się, że może być git. Jak obalimy ściągnik, to nie będziecie go mieli, tylko no. No, także na timelapsie może coś się jeszcze wydarzy. Jak timelapsa nie wejdzie, to już wiecie czemu. Sieczkarnia może nie przeżyć. Także do następnego stawcie łapkę suba i myślę, że bonus fajny. Nara. Nara. No, także obalone. Tak, sieczkarnia już była obalona. Nie, jak to miało być? To teraz jest obalony ciągnik, a sieczkarnia w rowie. U nas jest troszeczkę podmiana, bo ciągnik się wypierdzielił. Dam tutaj taki mały urywek z timelapsa, to będzie tyle bonusów, to będą dwa bonusy, nie? A trzecim bonusem jest Oskar latający po mapie, nie? Także, no, my postawiamy zestaw, jedziemy Krakusa Masakra, będzie na timelapsie, więc
No, także znowu na razie, myślę, że już wiecie, tych bonusów nie dostaniecie. No, buźka, papa. Papa.